41 minut po godzinie 12 na naszym zegarze. Ostatnim gościem Kuriera w Samopołudnie jest Zbigniew Stefanik, dziennikarz, publicysta, korespondent polskich mediów prosto z Francji. Dzień dobry. Witam Państwa. No właśnie, i niestety nie możemy uciec od tematu koronawirusa. Teraz zobaczymy, jak to wszystko wygląda we Francji. Mamy kampanię szczepionkową, mamy też twardy lockdown wprowadzany w kolejnych departamentach, między innymi w Paryżu. No to proszę opowiedzieć, jak wygląda ta sytuacja epidemiczna we Francji? W sumie 16 departamentów francuskich jest objętych obecnie lockdownem. To dotyczy 21 milionów mieszkańców nad Sekwaną, przy czym francuskie władze zapowiadają, iż być może za dni kilka lockdownem będą objęte kolejne departamenty. Tak więc obecnie wskaźniki nad Sekwaną nie dają wiele powodu do optymizmu. Średnia dziennych zakażeń wynosi we Francji obecnie około 35 tysięcy nowych przypadków dziennie. Obecnie na francuskich oddziałach intensywnej terapii znajduje się 4400 pacjentów, w tym sytuacja najgorsza jest w regionie paryskim. Tam liczba na 100 tysięcy mieszkańców nowych zakażeń wynosi już ponad 500. Tak więc sytuacja, która daje wiele powodów do obaw. Jeśli chodzi o sam lockdown, to już ten lockdown, który faktycznie został wprowadzony w 16 departamentach 20 marca tego roku, jest na Sekwaną krytykowany właściwie ze wszystkich stron, ponieważ jest to swojego rodzaju wersja łagodna lockdownu, a niektórzy mówią o tym lockdownie wręcz jako o lockdownie bez lockdownu. Otóż faktycznie lockdown funkcjonuje w tych departamentach. To oznacza de facto, iż mieszkańcy tych departamentów muszą mieć ponownie w momencie wyjścia z domu tak zwane attestation, czyli zaświadczenie, które sami sobie wypełniają w związku ze swoim wyjściem z domu, przy czym dotyczy tylko osób, które oddalają się więcej niż 10 km od miejsca zamieszkania. No właśnie, i to budzi kontrowersje, ponieważ inaczej niż w poprzednich lockdownach, w tych departamentach, gdzie lockdown obowiązuje, mieszkańcy mogą de facto wychodzić bez żadnych restrykcji z domu w obrębie 10 kilometrów i bez żadnego zaświadczenia, co no niejako zdaniem niektórych ekspertów przeczy idei lockdownu. Jednakże nie mogą oni się przemieszczać pomiędzy departamentami i pomiędzy regionami, przy czym warto podkreślić, iż nadal obowiązuje na terytorium Francji godzina policyjna, która została jednak przesunięta z godziny 18 do godziny 19 i trwa ona do godziny 6 i obywatele francuscy, którzy mieszkają w departamentach objętych lockdownem, tak de facto żyją właściwie w systemie dwóch statusów prawnych, ponieważ od godziny 6 rano do 19 obowiązuje ich lockdown i obostrzenia związane z lockdownem, jednak po godzinie 19 już obowiązuje ich godzina policyjna do godziny 6 rano. Tak więc dwa systemy prawne, które często między sobą różnią się. Na przykład w godzinie policyjnej nie można oddalić się od domu więcej niż kilometr. Przypominam, w okresie lockdownu jest 10 kilometrów. Tak więc inaczej potraktuje policjant przy kontroli obywatela do godziny 19, a inaczej po godzinie 19, to tak naprawdę powoduje, iż trzeba uaktualniać swoją wiedzę niemal codziennie nad Sekwaną, ponieważ te regulacje obostrzenia zmieniają się bardzo szybko. W tym czasie trwa francuska kampania szczepionkowa. Otóż rząd informuje, iż nad Sekwaną zaszczepiono pierwszą dawką szczepionki na COVID, czyli to jest jedna z tych czterech szczepionek, 6,5 miliona osób, przy czym ponad 3 miliony osób dostało już dwie dawki. Rząd zamierza zaszczepić nad Sekwaną pierwszą szczepionką, czy też pierwszą, przepraszam, dawką do połowy kwietnia 10 milionów osób, przy czym nadal rząd podtrzymuje swój cel zaszczepienia 30 milionów osób dwoma dawkami na szczepionki na COVID do końca czerwca tego roku. Prezydent Francji również poinformował, iż od przyszłego weekendu kampania szczepionkowa będzie otwarta dla osób powyżej 70 roku życia bez innych powikłań zdrowotnych. Wiadomo również, iż już pod koniec kwietnia kampania szczepionkowa będzie otwarta dla nauczycieli i innych służb związanych
związanych z funkcjonowaniem państwa. Również wiadomo, iż rząd będzie otwierał kolejne centra szczepionkowe, nierzadko obsługiwane przez wojsko i straż pożarną, a więc żołnierze strażacy będą nad Sekwaną szczepili. Jedno z takich centrum szczepionkowych ma powstać na znanym wszystkim Stade de France. Tak więc w sumie 35 takich centrów ma powstać nad Sekwaną do końca kwietnia, przecież do drugiej połowy maja tego roku. Jednakże eksperci wskazują na to, iż te obostrzenia mogą być niewystarczające. Otóż Emmanuel Macron i podległy mu rząd nie rezygnują z tak zwanej metody regionalizacji i decentralizacji w walce z pandemią. Tak więc na tym etapie zdaje się, iż lockdown ogólnokrajowy nie jest brane pod uwagę. Jednakże być może się to zmieni, ponieważ te wskaźniki nad Sekwaną nie są optymistyczne, jak mówiliśmy kilka chwil temu. Co więcej, te regulacje zdają się być niespójne, mało zrozumiane przez Francuzów. Jednakże warto również zwrócić uwagę na nastroje społeczne. Otóż Francuzi coraz mniej akceptują obostrzenia, czego dowodem były wydarzenia z 21 marca tego roku, które miały miejsce w Marsylii. Otóż w tym mieście zorganizowano obchody karnawałów, w którym wzięły udział około 6,5 tysiąca uczestników. Oczywiście te obchody odbyły się w sposób nielegalny, zostały one rozpędzone przez siły porządkowe. Doszło więc do starć pomiędzy uczestnikami tego eventu a siłami porządkowymi. Jednak wszystkie sondaże wskazują na to, iż Francuzi coraz mniej akceptują obostrzenia, jak również coraz mniej akceptują perspektywę lockdownów. Jeśli wziąć pod uwagę najnowsze badania opinii społecznej, to według średniej ostatnich badań wynika, że co najmniej 60% Francuzów nie akceptuje kolejnych obostrzeń, a ponad połowa Francuzów nie akceptuje obostrzeń już istniejących. Warto również zwrócić uwagę na, jak już mówiłem, niespójność tych obostrzeń, które powodują, iż obywatele nierzadko po prostu nie wiedzą, jakie obostrzenia ich dotyczą. Jak już mówiliśmy, w jednym departamencie godzina policyjna, na przykład w drugim godzina policyjna i lockdown, czyli dwa statusy prawne, z którego wynikają właściwie dwie różne normy i dwa różne obostrzenia. Wreszcie kwestie związane z wychodzeniem z pandemii. Otóż przyjęto nad Sekwaną trzyetapowy plan wychodzenia z pandemii dla branży gastronomicznej bez przyjęcia konkretnej daty. Wiadomo jednak, iż w ramach tego planu nie będzie obowiązkowa opcja push-and-clickowi, czyli ta opcja stop-covid, do której mówiono, iż może ona stać się obowiązkowa dla wszystkich użytkowników i klientów miejsc gastronomicznych i publicznych. Tak się nie stanie w pierwszej fazie. Ta opcja, ta aplikacja ma stać się dobrowolna. Warto również dodać, iż ta aplikacja po jej modyfikacji, uaktualnieniu również nie spotkała się z masową akceptacją Francuzów. Otóż zdaje się, iż na ten moment, czyli właściwie już pół roku po jej wprowadzeniu, niemal 10 milionów Francuzów skorzystało z tej aplikacji. To jest około 15% populacji francuskiej. Także aplikacja ta z pewnością nie może być uznana jako sukces rządzących. Tak więc pandemia nad Sekwaną trwa i zdaje się nabierać na sile. W tym kontekście rządzący coraz otwarciej mówią o potencjalnym przeniesieniu wyborów samorządowych. Pamiętamy, te wybory miały odbyć się pierwotnie 20 czerwca tego roku. Wszystko jednak wskazuje na to, iż wybory regionalne, jak i departamentalne nie odbędą się w planowanym terminie. Również wskazuje na to, iż francuski parlament przedłuży stan wyjątkowy. Być może wręcz do końca roku. To jest coraz bardziej prawdopodobne. I temu wszystkiemu, panie redaktorze, będziemy się przyglądać. Tutaj musimy już postawić kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję. Zbigniew Stefanik, korespondent polskich mediów prosto z Francji, był gościem Radia Wnet. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, godzina 12.50 równo punktualnie wybiła na naszym zegarze, a to oznacza, że już gdzieś tam w blokach startowych czeka Jan Gromnicki i najświeższe informacje ze świata sportu.